Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. A razem ze mną w studiu już wójt gminy Laskowa, Piotr Stach. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Nowy rok się zaczął, to oznacza, że też budżet będzie wprowadzany w życie. Jaki on jest na ten rok 2023? Wiemy, że musicie zmierzyć się z inflacją, także jako samorządy. Więc pytanie, czy jest zachowawczy, czy wręcz przeciwnie, być może duży? Budżet na ten rok został uchwalony 16 grudnia. Rada przyjęła ten budżet jednogłośnie, za co jestem oczywiście radnym wdzięczny. Jest przewidziane w tym budżecie spore inwestycje. Myślę, że w ostatnich latach na pewno nie było takich inwestycji, bo jest jak na taką małą gminę przewidziane około 16 milionów złotych. Wczoraj jeszcze otrzymałem informację, bo składaliśmy wniosek o dofinansowanie i to będzie 100% na budowę kanalizacji na terenie gminy Laskowa. I otrzymałem właśnie informację z Urzędu Marszałkowskiego, zaproszenie do podpisania umowy 24 stycznia. Jedziemy z panią skarbnik podpisać umowę i będzie to kwota około 5 milionów brutto. No także bardzo się cieszę z tego. To całkiem sporo, bo to 1/3 z tego, co już zaplanowaliście na inwestycje, te 5 milionów, no to duży zastrzyk dodatkowo do budżetu. Co planujecie za te pieniądze? Za te pieniądze planujemy wybudowanie kanalizacji w miejscowości Wrzmiąca. Tam będzie najwięcej, bo około 3 milionów tam jest zaplanowane. W miejscowości Kamionka częściowo, w miejscowości Krosna i w miejscowości Jaworzna. Dużo to będzie kilometrów? No myślę, że około pewnie 7 kilometrów. No to też spory odcinek, tym bardziej, że przecież będziecie przebudowywać w tym roku także oczyszczalnie ścieków, przebudowywać, rozbudowywać, to chyba jedno z drugim będzie się łączyć. Tak, rozbudowujemy oczyszczalnie ścieków, bo bez rozbudowy oczyszczalni nie moglibyśmy podłączać następnych mieszkańców. Ta, którą mamy, to jest 520, a w tej chwili będziemy budować 1500 metrów sześciennych, będzie miała przepustowość i kwota przewidziana i podpisana umowa już z wykonawcą, to jest kwota 15 700 000 zł, także to jest najdroższa przynajmniej inwestycja w dziejach gminy, pewnie też i największa, także tak mówię, umowa podpisana i firma może wchodzić i zacząć rozbudowę oczyszczalni. Zarówno z oczyszczalnią, jak i z tymi nowymi kilometrami kanalizacji, pan mówi, że potrzeba jest, istnieje na takie inwestycje. Tak, tak, potrzeba jest, bo mieszkańcy chcą się podłączać do oczyszczalni. Wiadomo, że gmina położona jest w takim terenie, że do wszystkich domów nigdy ta kanalizacja nie dotrze. No bo jeżeli by trzeba było ciągnąć, nie wiem, około 3 kilometrów do 2-3 domów, no to się nie opłaca. Ale mamy też w budżecie przewidziane środki na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. I ci mieszkańcy, którzy nie będą mieć możliwości podłączenia się do oczyszczalni, mogą korzystać z takiego dofinansowania i w tej chwili ono wynosi 6 000 zł. Czyli wystarczy się zgłosić do gminy, złożyć wniosek i takie dofinansowanie można uzyskać, tak? Tak, wystarczy się zgłosić, oczywiście później tam przyniesie odpowiednie dokumenty potwierdzające, że taka oczyszczalnia została wykonana i taki mieszkaniec dostaje to dofinansowanie, tak mówiłem, 6 000 zł. Mamy jeszcze ponad 100 domów możemy dofinansować, także zapraszam mieszkańców, aby korzystali, póki są pieniądze. Ostatnio w temacie także Laskowej pojawiły się znowu tematy związane z wieżami widokowymi. To akurat atrakcje dla turystów. Jedna z nich ma powstać na górze Kamionna. Wy tutaj częściowo finansujecie, tak, tę budowę? Ta góra Kamionna, ona jest zlokalizowana, można powiedzieć, na styku 4 gmin. To jest gminy Limanowa, Trzciana, Żegocina i Laskowa. I wspólnie dogadaliśmy się,
z wójtami tych gmin, aby wybudować wspólnie taką wieżę, gdzie ona będzie służyć turystom, no i na pewno uatrakcyjni nasz teren i tak samo będą mogli korzystać mieszkańcy z ościennych gmin. Mamy już pozwolenie na budowę tej wieży. Ciągło się to chwilę, bo tam też brakowało nam dojazdu do tej drogi i Lasy Państwowe, bo jest działka Lasów Państwowych, Lasy Państwowe wyraziły zgodę na czas budowy, że możemy korzystać z drogi, która przebiega przez tę działkę leśną, która należy do Lasów Państwowych. Czyli na te potrzeby przewozu materiałów, słyszałam, że to ma być metal, drewno, takie połączenie tego typu? Tak, to ma być metal, drewno, bo myślę, że taka wieża, ona dłużej posłuży niż taka wieża drewniana. Myślę, że będzie lata służyła, a jeżeli trzeba będzie kiedyś w przyszłości wymienić takie elementy drewniane, no to zawsze jest to taniej, łatwiej wymienić, a wieża metalowa, no to ona, tak mówię, będzie pewnie długie lata służyła. Współpracujecie też z Brzeskiem, czyli to już druga strona, tak, regionu. To pani redaktor, to jest gmina Bochnia. Przepraszam, powiat Bochnia. Bochnia, bo Żegocina i Trzciana, one należą do powiatu bocheńskiego. I ta wieża widokowa jeszcze gdzieś planujecie w takim razie? Na dzień dzisiejszy nie planujemy gdzieś na terenie gminy budować. Może kiedyś w przyszłości. Temat dotyczący też budżetu to inwestycje różnego rodzaju. Oprócz oczyszczalni ścieków, oprócz tych finansowań wieży, co jeszcze jest w planie? Mamy w planie na ten rok budowę 2 hal sportowych, które już zostały w tamtym roku rozpoczęte i w miejscowości Jawożna hala sportowa jest już przykryta. Myślę, że w najbliższych dniach będzie już wprawiona stolarka i będą takie prace już wykończeniowe. Jeżeli chodzi o Laskową, tam jest przewidziana taka większa hala i jesteśmy w tej chwili na etapie fundamentów. Te fundamenty, one są praktycznie już skończone. No i myślę, jak tylko pogoda pozwoli, prace nawet mimo zimy trwają tam, no bo jednak warunki w tej chwili pozwalają. Także mamy, tak mówię, z tych takich większych inwestycji te 2 hale. Mamy też dokończenie kanalizacji, gdzie otrzymaliśmy już 2 lata temu dofinansowanie z PROW-u w miejscowości Jawożna. Z takich większych jeszcze inwestycji, no to myślę, że uda nam się też zrobić kilka dróg z tak zwanego fogru. Myślę, że jeszcze jest budowa boiska, przebudowa boiska sportowego przy szkole w Kamionce Małej. Ostatnio też udało się nam zrobić termomodernizację szkoły podstawowej w Krosnej, gdzie tam można powiedzieć, że trochę dzieci przy takich większych mrozach marzły, bo jednak okna były rozszczelnione. Wymieniliśmy stolarkę, wymieniliśmy centralne ogrzewanie i dostaliśmy na tę inwestycję dofinansowanie z budżetu państwa, z rezerwy od pana premiera, za co jestem tutaj wdzięczny i panu premierowi, jak i panu wojewodzie, gdzie ten wniosek poprzez Urząd Wojewódzki był skierowany do kancelarii premiera. Czyli dużo inwestycji w oświatę i właśnie w tą otoczkę całej nauki, bo bez okien szczelnych, bez ogrzewania uczniom na pewno będzie się gorzej uczyło. Tak jak pan wspominał, także te sportowe tutaj, czy to boisko, to jest potrzebne w tych miejscowościach? Młodzież czeka na takie inwestycje? Na pewno, no bo tutaj wspólnie z Radą podjęliśmy taką decyzję, aby umożliwić wszystkim uczniom, którzy chodzą zarówno do tych małych szkół, jak i do tych większych, aby miały jednakowe warunki do ćwiczenia. Jak to mówią, zdrowym ciele, zdrowy duch. Także
teraz, jak dokończymy budowę tej hali sportowej na Jaworznej, oczywiście w Laskowej to będzie druga hala sportowa, ale w Laskowej tam są klasy dwuoddziałowe, więc to jest bardzo duża szkoła i taka hala również jest potrzebna. Także będziemy mieć wyposażone wszystkie szkoły w hale sportowe i tak mówię, młodzież, dzieci będą miały równe warunki kształcenia się, jak również uprawiania sportu. Mhm. Na koniec chciałam poruszyć jeszcze jeden temat dotyczący węgla, bo sprzedaż zeszłoroczna się już skończyła. Jak dużo udało wam się dostarczyć tego węgla do mieszkańców? No u nas w tej chwili właśnie zakończyła się sprzedaż, to co było przewidziane jeszcze na poprzedni rok. I to będzie, i to co zostało zamówione, to jest około 600 ton. Czyli jeszcze kolejna to będzie tura, tak? 600 ton? Tak, tak, tak. To będzie 600 ton, to będzie to, co gmina i to, co mieszkańcy oczywiście zgłosili, zapotrzebowanie na to. I jeżeli ktoś nie wykorzystał tego limitu 1,5-tonowego w ubiegłym roku, to będzie mógł kupić sobie w tym roku do końca kwietnia te 3 tony. Mhm. Już udało wam się pozyskać ten węgiel, bo zawsze z tym transportem jeszcze była kwestia tutaj trudna, zanim dojedzie on do gminy i będzie fizycznie na składach, a później mieszkańcy będą mogli kupować. Już macie ten węgiel, który jest potrzebny? Zaraz na początku roku już, można powiedzieć, ruszyły transporty tych przedsiębiorców, którzy z nami podpisali umowy i w pierwszym tygodniu on był już dystrybuowany do mieszkańców na terenie gminy. Także nie ma jakiejś takiej, jest to, można powiedzieć, sukcesywnie sprowadzany ten węgiel i rozprowadzany do tych mieszkańców, którzy złożyli takie zapotrzebowanie. I jeszcze można składać wniosek, czy już to już jest zamknięta kwestia? Nie, wnioski oczywiście można składać. Jeżeli ktoś nie złożył takiego wniosku, no to może złożyć. Zapraszamy w takim razie do gminy, do którego wydziału się udać w takiej sprawie. Zapraszam do sekretariatu w Urzędzie Gminy i tam można złożyć taki wniosek, zapotrzebowanie na ten węgiel. W takim razie zapraszamy razem z wójtem gminy Laskowa, Piotrem Stachem. Dziękuję bardzo za to dzisiejsze spotkanie, za tą dzisiejszą rozmowę. Zapraszam i dziękuję bardzo. Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Nowy Sącz.